Shake it, baby. Cześć, gdzie te programy w Duke Nukena Forever? Gierkę, którą mam od dawna, czas ją w końcu dokończyć, przejść całą od A do Z. Postanowiłem w nią pograć, bo ogólnie jestem fanem serii, wszystkie poprzednie grałem. Jedna z pierwszych gierek w ogóle, w które grałem. Więc czemu by tej nie przejść? Zresztą ja ją kupiłem sobie w wydaniu kolekcjonerskim te 8 lat temu. Trochę pograłem, teraz sobie pogramy znowu. Oczywiście na wymaksowanych ustawieniach, bo się da to zrobić. Wszystko na full, co się dało, ustawiłem tak, żeby grafika była jak najlepsza. Więc wchodzimy od nowa i zaczynamy naszą przygodę. A moment, to trzeba jeszcze wybrać. Hard, normal. Dobra, idziemy na normalu. Zobaczymy, jak będzie mi to szło. Już momencik, tylko sobie jeszcze telefon przełączę w tryb samolotowy, żeby nam nikt nie przeszkadzał. I zaczynamy. Those alien bastards are gonna pay. Zobaczymy, jak będzie szło teraz tym pierwszym bossem. To jest w ogóle jedna z nielicznych pierwszych gierek, gdzie już była możliwość grania na padzie z Xboxa. To były takie czasy, gdzie to było jako dodatek. Ja jeszcze nie mam takiego pada, więc normalnie na klawiaturze gram. Ale będzie trzeba to ogarnąć też. Bardzo chcę. Tradycyjna gra w Duke Nukem Forever. Zaczynamy oczywiście się od odlania. Od razu mówię, że to jest gra taka troszeczkę właśnie zrobiona z takim smakiem. Bym powiedział, że bez cenzury. Oczywiście ze smakiem zrobiona, taka dosyć. O, zobaczcie. O, przeszliśmy sobie korennego zabitego żołnierza, oczywiście krew nas oblała. To idą. Idziemy za nimi. Oczywiście nam się drzwi zamkną. Trzeba je otworzyć. Pach, skopa. Lecimy szybko, nie ma co tracić czasu. Naprawdę bardzo ładna grafika, zobaczcie. To jest full opcja. To jest wszystko zmasowane na ultra, wszystko na ultra ustawione. Szczegóły, tekstura. Sprawdzały naprawdę tam mniej więcej około 200 FPS-ów. Na 160 jest. Więc nie jest źle. Tak, bo zanim zacząłem nagrywać, to żeby było wszystko ok. Okay.
Tutaj pyk i zaraz gierka się zacznie. Pyk. Musimy dłużej przytrzymać, a żeby broń podnieść. I zaczynamy. Hej, ty. Ciekawe jak będzie na hard, bo na najlżejszych, przed chwilą grałem, testowałem. Na najlżejszych. I już widzę, że to już nie jest to samo. Oczywiście tu mamy ego, zamiast życia, coś takiego jak ego, które się odnawia nam po jakimś czasie. Tu nie ma tak, że życie tracimy. Znaczy pouciekać, pochować się. Więc teraz uciekamy. Znaczy odwrót taktyczny, biegamy sobie. Nie ma broni. O, i tutaj mamy coś takiego jak taki zrzut. Podnosimy. Widzę, że tutaj troszeczkę trzeba się będzie umordować. Bo ja na lightowych ustawieniach wcześniej testowałem tą gierkę. O, oczywiście zaraz będzie... A, już nie mamy broni. Amunicji. On zaraz będzie jeszcze innych ataków używał. Czym bardziej będzie słabszy, osłabiony. O, tak jak teraz na przykład. Trzeba amunicję zdobyć. On coraz bardziej będzie atakował. Pek, tak jak teraz, nie zauważyłem, że on będzie leciał w tą stronę. Teraz podlatujemy. F. Pek. Maszujemy spacją. Ciach. Wyrwaliśmy mu jakiś przewód. Ciach. Na glebę. E, naciskam jeszcze E, żeby zakończyć. Pech i gol. Was it good for you, baby? What about the game, Duke? Was it any good? Yeah, but after 12 fucking years, it should be. Well, anytime you want to play again, just let us know. Look, Duke, they're playing our video. Your hair looked so good that day. I know, right? So did yours. Tune in tonight at midnight to see my interview with the one, the only Duke Nukem. He'll talk about his new... And there are still no reports of any activity from the alien ships. In his speech on Thursday, the president said he remains cautious but optimistic regarding the recent alien visitation. He urged all citizens to avoid taking any actions that may seem aggressive, such as discharging firearms or making lewd gestures in the vicinity of the ships. On a related note, Giddy Flora's flower shop has filed the first... I don't know. It all still sounds pretty scary. I can see the ships from here. I wonder if it's the same aliens you had to fight 12 years ago. Of course they are, silly. Why do you think they came back? It's because Duke lives here, hello. But you'll protect everyone if the president is wrong about them, won't you, Duke? You sure haven't lost your touch. Oh, Duke, be careful out there. We'll see you at the party after the show, okay? See you at the party. Tak jakbyśmy w grę grali, gdzie się tamto ten wstęp był zrobiony. Teraz jesteśmy tutaj w posiadłości Duke Nukena. O, pyk.
Dobra, jak mówiłeś, kamerkę się dostosowuję, ustawiam, tak jak jestem, to jestem, może gdzieś tam mnie przyciąć, ale coraz lepiej, mam nadzieję, że to będzie. Słucham was się pod tym względem komentarzy, że gdzieś mi przycięło, że tutaj u dołu, więc tak jestem, tu może też być trochę na skraju gdzieś tam, ale widzę, że powinno być ok. Jak to wszystko zmontuję do kupy, bo oddzielnie nagrywam wizję. Poczekajcie, zobaczę sobie 10 minut, na razie trwa to nagranie. Poczekajcie sekundkę, przepraszam was bardzo za to machnięcie, ale w ten sposób... O! To jest pierwszy odcinek, więc muszę dostosować wszystko. Po prostu mogę szybko zerknąć, zobaczyć ile jest nagrania na aparacie. Bo żeby nie było więcej niż pół godziny, bo on po prostu nie nagrywa. Dobra. Tu idziemy sobie, mamy całą tą posiadłość, tu jakiś bohater, o, playboy, bohater, idziemy dalej. Poczekajcie chwilę, bo my stąd przyszliśmy. Z tego co pamiętam, to tu musimy iść, a tak. Do windy. Idziemy. Tak mam wrażenie, że troszeczkę może mnie w górze będzie trochę przycinało u góry, ale trudno. A tu podchodzi, musi nacisnąć E. Zamyka się. Wczytuje się poziomik. Tu sobie troszeczkę jeszcze przejdziemy. O, to samo się otworzy, dobra. O, fanki. Wiadomo, ta gra teoretycznie jest zrobiona od 18 roku życia. Ona działa na ultra ustawieniach, ale wiadomo, to gra jest przed 8 lat. A to i tak fajnie, elegancko, że mogę wam ładnie zaprezentować to. Pieprzać. Nie mogę nic kopnąć. Hi there. You're even better looking in person. After the show, I want your autograph. Na tamte czas naprawdę to była super grafika. Excuse me, Duke Nukem? Yeah, my kid's a real big fan. Go on and ask him, Jimmy. Mój ulubiony moment w tej grze. Will you sign this for me? Sure, kid. But I better not find this on eBay. Cool. To za bardzo nie widać. Dobra. Sorry, to nie ta. Coś tam na bardzo grzemy jeszcze. Jak to się robiło, teraz się wychodziło z tego. To już powinno być chyba. Nie, to można jedną rzecz narysować i... jakoś zakończyć tą grę. Tu jest włączy. Czy to musimy coś wszystkim kolorami zgrawać? No. Więc spróbujemy jeszcze.
Po prostu ściskamy łup. Take your pills, vitamins. You might grow up to be as awesome as me. Wow, thank you, Mr. Newcomb. Wow, he's so cool. A teraz pieprzesz. Looking good, Duke. Sorry, Duke. Looks like they're shutting us down for the night. On slow days, all I hear is Johnny, 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 but a couple of those aliens come down and suddenly it's all news, all channels. Half the damned crew is left to see what they're up to at Duke Burger. Gotta wonder if they have time to be coming on the show and all. I gotta find out what the hell is going on around here. Nic z tego. You fucking amateur! Are you kidding me? I'm trying to do a scene with Johnny on the show, and there you are wandering through the set! You never stop to wonder if it might be distracting with you walking through? Do you want me to trash your mics? Would you like me to trash your mics? You don't fucking get it! Będziemy ich słuchać. Now, the rest of the crew... The aliens have returned! Run! Ladies and gentlemen, we are experiencing temporary power fluctuations. Co to się stało? Please bear with us and enjoy your stay at Duke Nukem's Lady Killer Casino. Znaczy, te zwindę teraz i dalej idziemy. Po prostu tu musieliśmy być, to jest taka fabułowa gra, fabuła gry. Na początku, jaką ogrywałem na Zezor Game, na starym komputerze, trochę przycinało, bo nie dało się jej ogarnąć, nagrać. Mam nadzieję, że teraz wszystko będzie ok. Nie powinno być z tym problemu, bo jest zapas karty graficznej, jeszcze mocy. Tego wszystkiego to powinno być ładnie pociągnięte, chyba że coś procesor, ale... Oczywiście... Ja bym mógł być inaczej. Mam nadzieję, że nie będę musiał tak jak w innych gierkach, że zatrzymuję kamerkę, bo już mam 10 minut, to gdzieś tam dojdziemy. Jakieś muzeum wcześniej pokonanych. O, te oko, tylko trofeum. Hey, get lost, pal. The king needs his throne. No way, man, no way! I'm not leaving until I get my picture on this throne. I've waited years for this. Hey, could you hit that picture button over there? Thanks, man! I can't wait to check my mail! O, i chyba tutaj zakończymy naszą gierkę. Chyba to będzie właściwy moment, bo ja wam powiem, o co dokładnie mi chodzi. Welcome, Duke. You have an incoming conference call. General Graves and the President are both online. Okej, tak jak mówiłem, w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Może jest krótszy niż planowałem.
ale taki pierwszy odcinek i od tego momentu dzisiaj jest wtorek na przykład. Kolejne nagrania planuję robić piątek, sobota. Z tym, że chcę też zobaczyć, jaka wasza opinia będzie o tym odcinku, czy chcecie dalej, żebym nagrywał tą serię. Chociaż parę odcinków chcę nagrać, bo tą grę chcę w końcu przejść, zobaczyć. I jak za dużego zainteresowania nie będzie, to po prostu, nie wiem, raz w tygodniu coś się pojawi, czy jakoś tak, pomimo to. A tak to częściej. Raczej będę chciał co 2-3 dni, żeby się odcinek pokazał. Inne dni, jakieś inne gierki, luźne, może pojedyncze jakieś odcinki, coś innego. Dlatego, że chcę czytać wasze komentarze też mniej więcej. Co sądzicie, co mi radzicie i wtedy nagrywać te odcinki. Oczywiście co trzeci dzień na razie pracuję. Później będzie trochę inaczej to wyglądało, bo ja przejdę w stary rynek pracy. Przed pandemią to już będzie to troszeczkę inaczej wyglądało. Chociaż myślę, że co drugi, trzeci dzień, co drugi może dam radę zamieszczać te odcinki. Najwyżej coś tam, najwyżej dwa naraz nagram, ale o tym będziecie wiedzieli, na przykład powiem 2 czy 3 odcinki naraz nagrać, żebyście wiedzieli, że komentarze dopiero dostosuje się, załóżmy, za 2 czy 3 odcinki do tych komentarzy waszych. Na razie, cześć, pa, zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka, a oczywiście Minecraft będzie, ale to nie jest kanał o Minecraftcie. Miby nie spontanicznie, jakiś tam odcinek wleci, jak będę miał ochotę pograć, będę to czuł, bo wtedy jakieś tam ciekawe, fajne robić, myślę nad tym, żeby to było coś tam się działo. Po prostu taka chętka, po prostu pograć w Minecrafta na drobnej zaległości, bo sam czuję, że chcę pograć w to. Chociaż myślę, że od września już będzie ciekawiej na kanale, będzie mniej czasu na Minecrafta, bo będą inne premiery. Inna gierka, na którą się szykuje, tylko trzeba się procesor, dysk twardy kupić i będzie dobrze. Nie wiem, czy jej czasem przedpremierowo nie kupić, kiedy nie zakupię. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze. Na razie, cześć, pa.